Potem nie bardzo wiem, kto do tych wielkości by jeszcze pasował. Może w przeciągu do tych wielkości stoi Eliot, Rilke, ale może, tego dokładnie nie wiem. O ile chodzi o literaturę polską, to też mam pewną hierarchię. Kochanowski, wielcy romantycy, czyli Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, dokooptowany Norwid, Wyspiański i Leśmian. W przedsionku stoi jak gdyby Herbert, ale czy tam wejdzie, czy szybko wejdzie, czy już wszedł, to pewności nie mam. Czyli mam pewną hierarchię, wiem co jest wielkie, a co wielkością nie jest, ale faktycznie na bezludną wyspę, czy nawet do pokoju, do mieszkania, gdzie nie mieści się dużo książek, zabrałbym Biblię. No bo człowiek, który modli się psalmami, tutaj zacytuję, no nie może być entuzjastą nawet najwybitniejszych polskich poetów, skoro mamy takie piękno w psalmach. Cytuję jeden psalm, pamiętam, że jest 33 wers 5, zaczyna się w ten sposób. Nie, to zacznę od tego, którego nie pamiętam. Nie pamiętam numeru. Albowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz miłości i mocy, i zdrowego rozsądku. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej. No gdzie ja takie piękno spotkam w literaturze pięknej? No może spotkam dorywczo, ale w Biblii się takie piękno spotyka na każdej stronie, dlatego jestem z tymi, którzy zabierają na bezludną wyspę, a nawet do pokoju, gdzie nie mieści się dużo książek, księgę pod tytułem Biblia. Kto był ostatni w klubie, to wie, że tam dzisiaj przytknił Kochanowskiego. Tam pod spodem pewnie wisi albo wisiał portret Kochanowskiego za tym ekranem, a teraz na ekranie nie wiem, czy pan się orientuje, kto śmieje. Sprawiedliwości stało się zadość wreszcie. Bohater dnia, ale chciałam zapytać, czy pana nigdy nie kusiło, żeby samemu jakoś strawestować psalmy? Bo przecież niekoniecznie chodzi o przekład, ale chodzi o jakąś adaptację. Do no pracuję nad tym, bo ciągle jestem młody, powiedzmy duchem, ale pracuję nad tym, myślę o tym. Samo myślenie jest już procesem godnym uznania. O ile zostało zarejestrowane? Proszę? O ile zostało zarejestrowane? No. A powiedziałbym, a Sokrates, a Chrystus nie byli zarejestrowani tak od razu dosłownie. Na piśmie. Nie no, ale dzisiaj to już pani wszystko sfotografuje i zarejestruje na pewno. Jezus pisał na piasku, a Sokrates nie pofatygował się, żeby choć napisać jedno słowo, mimo że piśmienny był, prawda? I podobno był najmądrzejszy według wyroczni delfickiej. Tutaj myślę o tym, że jest jakaś ciągłość i konsekwencja też na płaszczyźnie samej refleksji, jakichś wyższych celów. Jest takie miejsce, które zaznaczyłam jako idealistka, a dzisiaj czytałam i go nie wybrałam. Niemniej na szczęście tu zobaczyłam to miejsce. Kiedy duch brata się z celą, piekło przestaje być rentowne. Ta zgoda na opresję, zgoda na to, że jest się ofiarą, a nie katem, to, że przekonanie takie romantyczne, że z cierpienia może wyniknąć jakieś większe dobro, to jest też oczywiście przekonanie chrześcijańskie. To panu towarzyszy cały czas. Ja sobie przypominam jeszcze prozaika, który bardzo chętnie do Becketa nawiązywał, stosunkowo jak dla pana na pewno młodzieńca.
był urodzonego w połowie XX wieku, który pisał, że róg, oścień może się okazać rogiem obfitości, konkretnie kozi róg, czyli ten róg, do którego zostało się zagnany, wygnany, może się okazać rogiem obfitości. I tego typu logika powoduje, że właściwie ci oprawcy stają się w pewnym sensie wydziedziczeni, tak jak pan tutaj czytał w tym nowszym tekście o tych donosicielach puszczonych z torbami. Właściwie ten wysiłek aparatu represji staje się daremny w pewnym sensie. Zresztą to jest bardzo faustowskie. Ta zła siła, która czyni wieczne dobro. Ja mam cząstką tej siły, która zła pragnąc wieczne dobro czyni. Wydaje mi się, że z tego wszystkiego, co pan mówił, to też jeszcze szczególne miejsce zajmuje jednak Faust. W tej liście, prawda, tych lektów, z Goethego, chyba szczególnie Faust, z dzieł Goethego. Dokładnie, tak. No Szekspir jeszcze. Tak. Szekspir jeszcze, Szekspir mi imponuje, kiedy rozważa, czy iść za dobrem, czy za złem. Co jest szlachetniejsze, rozważa. Czy szlachetniejszą rzeczą jest znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy opór morzu nędzy, wybrnąć z niego. Także Szekspir mi bardziej imponuje niż Goethe, ale Goethe poprzez swoje dzieło numer jeden też dał dobry popis talentu, tak. Tutaj taki utwór, tytuł do sławy, wydaje się korespondować z tym, co pan mówi o początkach kształtowania swojej wrażliwości jeszcze w czasie wojny, czy tuż po wojnie. Miasta padały mi do nóg, głaskałem po sterczących kikutach. Obiecywałem podnieść je z gruzów za ocalenie. Wyrzucony z oceanu ocaleń, nie mam zmysłu praktycznego. Twarz przelicza ziarnka piasku, na uniesioną głowę niebo zarzuca pętlę. Wlecze w nieskończoność, jak niewolnika gotowego zjeść trumnę ze świeczkami, byle pozostać przy okruchach rzuconych z nieba. Jest ta wyraźna opcja, ja pójdę tam, gdzie anioł, choćby nikt nie szedł za mną. No pani profesor, jak anioł potrafi wybrać taki wiersz, o którym można by powiedzieć, że jest najwłaściwszy w tym momencie. No, zwracam też uwagę, z jakim talentem pani profesor wskazała, że na miejscu Kochanowskiego jest inny poeta, prawda? Co i brawo. Utalentowana dziewczyna jest niewątpliwie, tak. To jest umiejętność. Właśnie chyba jest pan tutaj zupełnie wyjątkiem, że potrafi pan łączyć poczucie humoru, tak, dystans do siebie, jednak z patosem serio, ze sprawami zupełnie. Ja jestem człowiekiem w gruncie rzeczy serio, tak. Więc jeszcze przeczytam, żeby dać odpocząć troszkę mojemu, mam nadzieję, przyjacielowi, Zbigniewowi. I potem polecimy już jak na skrzydłach. Akurat wziąłem taką kartkę, gdzie nie mam zaznaczonych strzałek, nie wiem od czego zacząć. Zapytam, czy jest na sali Alicja Balicka, której dedykowałem wiersz, bo niezależnie od tego, czy jest, czy nie jest, przeczytam albo nie przeczytam. Tak? Jest. Wiersz, ja mam. Jest. Zakładamy, że jest, tak? W zakładce mam. A czy jest pani Balicka? Tego nie wiem. W Paciesławie piękniny kwiatów. W Narowach w głębienne 5 minut boskiego zapachu. W obrazach stworzonych dla piękniej. Samych w sobie. Nie zakopuj talentu w ziemi, otoczon marzeniami. W cudokrzew słowa wpięknieje piękna. Jagodzie
zawsze niezawodnej muzie. Nie będę ukrywał, że dałem z siebie wszystko. No widać i słychać. Pięknieje trzecie. Pani Dorocie Angel i jej postawą poetyckim. Pięknieją od porzuconych marzeń posiadający słowo będące Bogiem. Wszelkie niezwykłości paradują bez odcienia marzenniczego. Nuda veritas dopinguje człowiecznie do nieskończoności, gdzie ani życie się nie kończy, ani zgon nie goni w piętkę za prochem. Zakopanym na wieki, od siebie brzmiącymi słowami pełnymi boskości. Po ludzku cóż to za potonna mowa, bijąca niczym syczące unicestwienie raju w pięknieniach uchodliwych do niebiednego pułapu otwartości, na współbożenie z bożami. Też nie będę ukrywał, że daję tutaj wszystko. A przeczytam teraz, kładąc, że tak powiem, kłódkę na to, czy pani Alicja jest na sali, czy nie jest, żeby być obiektywnym. To znaczy, jak ja się staram tutaj, prawda? No, jubileusz, ta 80 mnie bardzo dopinguje. Alicji Balickiej z bożejami i pięknieniami. Pięknieje drugie. Deszczosieju, dosiej krwi stratowanej na biternych polach. Deszczosieju, spuść kul, gradowicie na powoń za Bolszewią. Deszczosieju, do deszczoszyj ducha w bezdusznym świecie. To tu zakończę i... Może to było wydawnictwo o zasięgu krajowym, nie żadne lokalne, nie tylko przeciw metaforze. To Andrzej Krzysztof Biskupski tam pisał. Można było czytać jakieś wtedy z Poznania, gdzieś w czasopiśmie literackim, jeśli się nie mylę, Nowy Wyraz. W każdym razie jakieś przynajmniej kilkanaście recenzji już tam gdzieś do początku lat 80. się znalazło. Problem jest taki, że na recepcję składa się wiele czynników. Oczywiście rywalizacja czasem jakaś bardzo niska, popadnięcie w niełaskę, poruszanie niekoniunkturalnych tematów. Ja teraz siedzę nad bardzo spóźnionym artykułem o Leopoldzie Tyrmandzie. I nawet jeśli nie zdążę i w ogóle przepadnie możliwość druku, to tak czy inaczej cieszę się, że sobie to poczytałam i na pewno coś z tego w końcu wyniknie, jakiś kolejny tekst. Bardzo polecam książkę Porachunki osobiste, ale oczywiście też W życiu towarzyskim i uczuciowym. Tyrmand bardzo w powieści, ale powieści z kluczem, bardzo dokładnie przedstawia te sposoby niszczenia ludzi najbardziej utalentowanych. Ludzi, którzy nie poruszają koniunkturalnych tematów, nie podlizują się. Czasami po prostu mają to nieszczęście, że gdzieś się urodzili akurat w takiej konstelacji pokoleniowej, należą do takich roczników, które jeszcze ktoś troszeczkę starszy chce zasłonić, albo troszeczkę młodszy chce przelicytować. Tyrman tam dokładnie pokazuje te mechanizmy, może szczególnie przykłady podaje z dziedziny filmu, ale to są dość uniwersalne zjawiska. Tutaj nie powinniśmy mylić podmiotu lirycznego z osobą poety, zwłaszcza na finisarzu i jubileuszu nie można brać dosłownie tych słów: nie pragnę zaszczytu ani w czasie, ani w przestrzeni, chcę nieba, czego dusza zapragnie, Bóg na zawołanie, świat na ten światek, zafałszowanie czasu.
ale no mimo wszystko, mimo tej zabawy w celebrę, jednak ten dystans do marności to oczywiście jest błogosławiony, który nie skłonił swojej duszy ku marnością. Wrócimy do psalmów. Także, że możemy się czasem zdziwić, dlaczego to jakoś tak dziwnie się toczy, że gdzieś nie słyszymy o jakiejś poezji, czegoś nie ma na półkach księgi. Ale zupełnie innymi torami idzie ten świat marketingu niż świat wielkości. Też właśnie, żeby jakieś konteksty przywołać, ostatnio się interesuję twórczością Marty Kwaśnickiej i ona ma taką teorię, że jej pokolenie, tych urodzonych na początku lat 80. też trafiło nie w porę. Właściwie życie się składa z samych rozczarowań, bo już gdzieś te widoczne miejsca zostały zajęte, już jest się skazanym na pozostawanie nieco w cieniu. Jeśli chodzi o pański rocznik, czy ten sąsiedni, 38, to można zauważyć taką prawidłowość. Bardzo się wybili ludzie, którzy byli u szczytu możliwości witalnych, towarzyskich, pewnie też intelektualnych, jako studenci w roku 1956. Jeszcze do niedawna bardzo wysokie stanowiska, jakieś stanowiska rektorskie, 34 rocznik. Bardzo znani poeci, Drohobiak, 34 rocznik. Natomiast w tej sytuacji być z roku 1938 czy 1939 to tak trochę jest się niewidoczny. Jest sposób dołączyć do następców. Tomasz Górek właściwie bardziej, wydaje mi się, jest zapamiętany w historii literatury jako krytyk towarzyszący pokoleniu następnemu, pokoleniu 68, niż jako przedstawiciel swoich roczników. Do dzisiaj wydaje się niedoceniany Piotr Wojciechowski, wielki prozaik urodzony w 38 roku. Bo właśnie gdzieś tam te daty przełomowe nie wpisuje się w biografię. Ale to oczywiście też czasem jest do ewentualnego korygowania przez historię. Trudno byłoby obalić te tezy. To znaczy, że są nienaukowe. Jak nie do obalenia, to nie naukowe. Ulubiony profesor Dorothy Heck, prawda? Bo są prawdziwe listy. Są prawdziwe. Więc ja mam teraz taką propozycję, skoro była pauza, poczytam jeszcze wiersze, może już, że tak powiem, kończące. No i poprosimy, najlepiej oklaskami, wybitnego profesora Zbigniewa Makarewicza, żeby nam zagrał na pianinie coś bardzo porywającego. Słyszeliśmy, że jest człowiekiem wielu talentów, także pianina i klawiatura nie są mu zupełnie obce. Także po przeczytaniu tych wierszy, które mam zaplanowane, a nawet po skróceniu tych zaplanowanych wierszy, poprosimy o aplauz zachęcający profesora do przejęcia pałeczki wirtuoza. Pięknieje 88. Dwie nieskończoności. Niepodległa duchem, duchowa, głodobożem wolności. Dwie nieskończoności na krzyż. Jeszcze nie zapodlegli, a już przydeptani bolszewickim buciorem. Więc okryci płaszczem królowej korony polskiej pod Radzyminem i Osowem. Z poległymi studentami ksiądz Ignacy Skorupka. Krzyż zamiast broni w ręku. Pięknieje krwi. Na rozkwit niepodległego ducha, brońcie i szczęście wiecznych granic wolności. Tu ten kraj, w tujestach, w tujestnikach, w tutajach, świat źle nagrany zbytkiem kacz, puszczony na grandę w kanał pełen ścieków, z wściekłymi ujadami, zajadem,
Ta tu poezja w atutach, bez jadu, bez posiłków, bezsilna niczym światło wpadające do klatki z lat niewoli. Na powrót noworodka narodu, po latach dokładnie 100, ten tu kraj, ten tu krajanami, w pięknokniejach historii, w rozśpiewie hymnu, odbiera barbarzyńcom zagrabione granice. Pięknieje 86. Na drogach niepodległych dobro zmian. Łotry i zdrajcy osądzeni. Europa ostrzeżona przed barbarzyństwem niewiary w boskość istnienia. Człowieka na lądzie, morzu, w powietrzu. Powiew wieczności zawieczni niepodległymi pięknieniami. Pięknieje 85. Pominiemy. Pięknieje 87. Prowadź duchu na wprost bezduszności. Nie daj się wykluczyć z boskiego klucza. Kurzoślepiąca Europa popada w plontonogizm ducha. Zmiana płciowa i naga, niczym władca bezszatny. W komicznym komisarzu.